Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dara Regor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Encore. No i moi drodzy, mam zaszczyt was zaprosić do kolejnego wspaniałego odcineczka z tej cudownej gry. A w dzisiejszym odcinku nasza Yuri oraz Natsuki. Zobaczymy, czy jednak udało nam się zrobić happy end, bo ponoć nie, ale zobaczymy, może jednak jest jakiś happy endzik, będzie wszystko dobrze, będzie radośnie. Mam taką nadzieję, że dziewczyny się pogodzą i zrozumieją, że moje serce należy tylko do Yuri. Zrozumieją, że tylko ten związek może się liczyć. I wszyscy razem usiądziemy i będziemy miło spędzać w klubie, ale zobaczymy, czy to się dzisiaj stanie. Zanim Natsuki zdąży dokończyć zdanie, drzwi się otwierają i do pokoju wchodzi Yuri. Spogląda na Natsuki, która szybko odwraca wzrok od Yuri. Jaka zakłopotana, o. Oczy już patrują się w moje, a ja podtrzymuję lodowate spojrzenie. Czemu? Próbuję coś powiedzieć, ale szybko się łapię i zajmuję miejsce po drugiej stronie sali z dala od nas. Ooo. Cicho wzdycham. Jako, że to tak naprawdę jest nasza dziewczyna, powinniśmy podejść do niej. Nie cieszę się na myśl o rozmowie z nią. Czemu nie? Po kilku minutach oczekiwania przychodzi Monika Sayori. Oho. Monika zakłopotana, Sayori zamyślona i smutna. Niedobrze, jestem trochę zaskoczony, gdy widzę, że wchodzą razem. Chyba właśnie to je zatrzymywało. Może Sayori pogodziła się z Natsuki, z Moniką, przynajmniej to by trochę ułatwiło sprawę. Monika idzie naprzód serii, a Sayori zajmuje zwykłe miejsce obok mnie. Sayori i ja na krótko spoglądamy sobie w oczy, po czym ona odwraca się w stronę Moniki. Czyżby Monika miała uratować całą sytuację znowu? Szkoda, że nie mogliśmy porozmawiać wcześniej, ale teraz nie ma już odwrotu. Przygotowuje się na to, co nieunikione, gdy Monika otwiera usta. Dobra, wszyscy! Mówi to o wiele mniej energii entuzjastycznie niż zwykle. W głosie Moniki wyczułam nutkę smutku. Wygląda na to, że ona też nie cieszyła się na dzisiejszy dzień. Yuri i Natsuki zwracają uwagę na Monikę. Wszyscy musimy porozmawiać o wczorajszym dniu. Proszę wszystkich o zajęcie miejsc z przodu sali, jak oficjalnie. Czworo z nas ostrożnie podchodzi do sali z przodu i zajmuje miejsca w pierwszym rzędzie. Monika powoli spaceruje po sali, wydając z siebie długie westchnienie. To, co się stało wczoraj, już nigdy się nie powtórzy w tym klubie. Jakoś udaje mi się poczuć jeszcze większy niepokój po słowach Moniki. Z jakiegoś powodu mój niepokój wzrasta za każdym razem, gdy ona mówi. Może to tylko poczucie winy? Spoglądam na innych, którzy ze wstydem patrzą na podłogę. W podłogę. Na podłogę też może być. Coś potrzeba z tym zrobić. Monika przestaje chodzić i staje przede mną. W pokoju panuje martwa cisza. Ej, to nie tylko moja wina, spadła. Kieruje do mnie swój charakterystyczny uśmiech, ale zamiast czuć się mile widziany czy uspokojony, czuję tylko większy niepokój. Dlatego uważam, że ważne jest, abyśmy w przyszłości wszyscy się zrozumieli. A możecie mnie dzielić ze sobą? Bo mogę mieć 4 dziewczyny naraz? To może się udać. Biorąc pod uwagę, że wczoraj wszyscy kłóciliśmy się o Dora Regora, a nasze sprzeczki sprawiły, że odszedł od nas, czuję, że wzrok wszystkich skupia się na mnie. Myślę, że to sprawiedliwe, że może wyrazić swoje zdanie na temat wczorajszego dnia, zanim zostanie powiedziane cokolwiek innego. Racja. Naprawdę nie wiem, co tu powiedzieć. Błagam, trzymajmy się za Yuri. I co tu dużo mówić? Wczoraj wszyscy zachowali się wobec mnie jak kretyni. One o tym wiedzą, ale to powiedz. Ale to, co powiem dalej, może zdecydować o tym, czy ten klub nadal będzie się trzymał razem. Nasze czas, by wreszcie pogodził się z moimi uczuciami. Przez chwilę zbieram myśli, po czym zdycham i w końcu zaczynam. Słuchajcie. Prawda jest taka, że czuję coś... Nani! Nie! 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 Nie, 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 nie. To jest do Yuri, moi drodzy. To jest pomyłka. To pisze do Yuri. Zawsze chciałem spędzić trochę czasu w jej towarzystwie i cóż, dobrze się bawiłem. Przez to, że ją przyjąłem do domu wtedy? Kamana, ale tyle rzeczy jej odmawiałem. Nie, daj, no. Jedną po drugiej dziewczyny rzucają mi zirytowane lub zrezygnowane spojrzenie, ale Monika tylko się uśmiecha. Naprawdę nie sądzę, aby cokolwiek mogło to zmienić. Chcę być z nią w związku, ale po to, żeby wam... Ale nie po to, żeby wam dokuczyć, ale ja jestem Yuri! Nawet powiedziałam, że ją kocham, come on!
na krótko nawiązuję kontakt wzrokowy z Moniką. Ale, ponieważ ostatnio zdałam sobie sprawę, że bardzo ją lubię, łączy nas silna, ciepła więź i chciałbym ją kontynuować. Zwracam się do Moniki, dając jej możliwość wypowiedzenia się. Ej, ta gra jest zepsuta. Chciałem, Yuri. Racja. Monika oczyszcza gardło i przyjmuje pokorniejszą postawę. Wiem, że to może wyglądać nieprofesjonalnie z mojej strony, ale to prawda, że Derregor i ja spędzam ostatnio trochę czasu poza klubem. Raz cię zaprosiłem, bo chciałem załatwić sprawę klubu. Come on. Nie uważam, że jest to coś z natury złego. Uważam, że moim obowiązkiem jako przewodniczącej klubu jest dbanie o to, byśmy się wszyscy poznali i zbliżyli się do siebie. W końcu Derregor i ja nie spędzaliśmy ze sobą zbyt wiele czasu od początku, zaczęliśmy rozmawiać dopiero w tym tygodniu. Nie spodziewałem się, że Derregor i ja będziemy się tak dobrze dogadywać, a tak bardzo go lubię. Przyznam, że też wiedziałam, że wszyscy w klubie są nim zainteresowani, wykonałam więc swój ruch. Przepraszam, że nie porozmawiałam najpierw z żadną z was, ale nie mogłam się doczekać, aż będę mogła porozmawiać z Derregorem. Ale to każda dziewczyna tak może powiedzieć. Nie chciałam w ten sposób podzielić klubu, nigdy nie chciałam nikogo skrzywdzić, to nigdy nie było moim zamiarem. Nie widzę jednak powodu, dla którego Derregor i ja nie mielibyśmy być razem. Bo Yuri? Moje uczucia się nie liczą? Jeśli taka jest jego wola. Czekaj, wiedziałaś, że go lubimy? A ty i tak zaczęłaś z nim chodzić bez wcześniejszej rozmowy z nami? Sorry, no. Bywa! Z perspektywy czasu żałuję, że tego nie zrobiłem, ale nie spodziewałem się, że wszyscy będą mieli tego rodzaju reakcję. Monika, jak myślałaś, że zareagujemy? Ale Yuri mi powiedziała miłość pierwsza, ja się zgodziłem, gdzie jest moja opcja? Czy ta gra serio mnie po prostu w tyłek bierze, żebym ja tylko był z Moniką, a moje decyzje do Yuri nie mają znaczenia? Co to naprawdę w tym modzie trzeba zrezygnować z każdego spędzonego czasu z Moniką, żeby być tylko z Yuri? Czy to naprawdę tak działa? Jeśli tak, to jest... Nie, no przecież to była tylko koleżanka, come on! Wiedziałaś, że wyznałam mu uczucia, Yuri też. On jest moim najlepszym przyjacielem. Cóż, nie jestem już pewna, czym jesteśmy. Przepraszam, Sayori. Szczerze mówiąc, Monika, to co zrobiłeś było bardzo nieczyste. Wiedziałam, że przydałaby mi się rozmowa z tobą o tym wszystkim, zanim wykonasz jakikolwiek ruch. Nie mówiąc już o tym, skąd wiedziałaś. Nie sądzę, żeby to było ważne. No powiedz. Jest. Będę wdzięczna za szczerą odpowiedź, choć raz. Monika wzdycha. Powiedzmy, że kiedy jesteś przewodniczącą klubu, zauważasz wiele rzeczy u swoich członków. Majsterkujesz przy grze. Wszystko jasne. W takim razie powinnaś wiedzieć, że nie zareagujemy na to zbyt życzliwie. Słuchaj, powiedziałam, że mi przykro. Powiedziałam wszystkim, że nie chciałam, aby to się stało. Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Żebyś mi oddała Yuri. Ja chcę do Yuri. Monika, odnoszę wrażenie, że nie jesteś tu szczera. Dobra, jak mamy być z Moniką, to błagam, daj mi ten ecchi wzrok i pocałuj mnie. I będę, okej, przyjmę to z kartą. Zjebałem. To znaczy, spoliczkowałaś mnie. A ty oskarżyłaś mnie, że się tnę. Ludzie, dosyć. Jesteśmy tu po to, aby naprawić, a nie pogorszyć sytuację. Czyli możemy wszyscy po prostu przeprosić za wczoraj i zgodzić się, że to już nigdy się nie powtórzy? Najpierw poczekam, aż moje przeprosiny zostaną potraktowane poważnie. W przeciwnym razie myślę, że to już koniec. Monika, czekaj. Monika po prostu ignoruje mnie, odwraca się i wychodzi za drzwi. Przez chwilę wszyscy siedzą w oszołomionej ciszy, analizując to, co się właśnie wydarzyło. Natsuki jako pierwsza przerywa milczenie. Cóż, jest przewodniczącą klubu? Ona nazywa to przeprosinami? Tak. Nie wydaje mi się, żeby była szczera. A ja się... Ej, dobra. Fajnie. U mnie zawsze są złe zakończenia. Zawsze. Słuchajcie, idę z nią porozmawiać. Wszyscy tutaj są sobie winni przeprosiny. Monika zdecydowanie powinna to lepiej sformułować, ale myślę, że naprawdę miała dobre intencje. W międzyczasie wy trzy powinnyście załatwić sprawy między sobą. Zaraz wracam. Postarajcie się nie demonizować siebie nawzajem, proszę. Seri, Natsuki i Yuri wymieniają między sobą niezręczne spojrzenie, a ja wstaję i wychodzę z pokoju, aby znaleźć Monikę. Pokój muzyczny. Tak sądzę, że gra na pianinie. Monika? Monika? Moniu moja, gdzie jesteś? Cholera, gdzie ona może być? Włóczę się bez celu po korytarzu, szukając jakiegokolwiek śladu po jej obecności. Przez następne kilka minut zaglądam do prawie każdej klasy.
Na tym piętrze w końcu jednak stwierdzam, że Monika poszła gdzie indziej. Gdzie ona może być? Zastanawiam się na głos. Opieram się o pobliską szafkę i wyliczam możliwe pomysły, dokąd mogła pójść. Wolałbym sam nie przeszukiwać całej szkoły, a jest mało prawdopodobnie, że wyszła bez swoich rzeczy. Może weszła na dach? To tam pokazałem jej list Yuri. Jest to chyba najspokojniejsze miejsce w szkole w tej chwili. Pewnie zaszkodzi tam zajrzeć. Ruszam w stronę klatki schodowej, by wejść na dach. Otwieram drzwi prowadzące na dach i zaczynam rozglądać się za Moniką. Zauważam postać wpatrującą się w barierkę. Okazuje się, że jest to Monika. Cześć, Moniu. Monika? Monika odwraca się zaskoczona. O, hej, Dara Regor. Nie widziałam cię. Przepraszam, nie chciałem się zakraść. Wszystko w porządku? Monika wymusza niezręczny śmiech. Ta, ja też mam takie same odczucia. Mogłaś jednak lepiej sformułować moje zdanie na ten temat. No wiem. Nadal jestem trochę zdenerwowana tym wszystkim. Spokojnie. W ogóle źle powiedzieliśmy. Ja cię nie kocham, nie chcę cię. Rozumiem to i szczerze mówiąc, masz do tego pełne prawo. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło wczoraj. Cieszę się, że wczoraj udało nam się załatwić sprawy między nami. Jeśli potrafimy odłożyć na bok nasze różnice, to wiem, że możemy zrobić to samo serii Natsuki i Yuri. Ale tamto nie powinno nas zbliżyć do siebie, skąd ta pewność? My znamy je najlepiej, Monika. Nie są dla nas zupełnie obce. Myślę, że wszyscy są zdenerwowani, więc nie dziwię się, że wciąż masz im to za złe. Ale mimo to postanowiłaś, że klub będzie działał dalej, że usiądziemy i porozmawiamy o tym wszystkim. To jest to, co obiecałaś. Dara Regor, prawdę mówiąc, zastanawiam się, czy naprawdę warto podejmować ten wysiłek i czy ta obietnica może być właściwie dotrzymana. Zależy mi na tym klubie. Naprawdę chcę, aby to miejsce przyjazne dla wszystkich, aby to było miejsce przyjazne dla wszystkich, którzy chcą się cieszyć swoimi pasjami literackimi. Powinno być więcej chłopaków wtedy. Chcę się dogadać z każdym. Ale to, co się wydarzyło wczoraj i to, jak zareagowały na moje przeprosiny, nie sądzę, żeby klub można było uratować. Da się, Monika. Próbuj. Wyrzuć mnie. Monika. Darego, słuchaj, wiem, że mnie lubisz i szczerze mówiąc, ja też czuję to samo do ciebie. Już to ustaliliśmy. Nic nie ustalaliśmy. Czemu? Jeśli inni nie są się z tym pogodzić i pozwoli nam to być razem, to nie widzę powodu, dla którego musielibyśmy się z nimi dalej zadawać. Ej, naprawdę. Ja wiem, że ja mogę robić źle. Nie wykluczam takiej możliwości, ba, jest to nawet pewne. Ale moim zdaniem, te wybory, które ja podejmowałem, były wszystkie skierowane miłosne do Yuri. Nawet jej powiedziałem, że ją kocham. A wszystkie skierowane do Moniki były w formie przyjacielskiej, więc... Jeśli inni nie chcą się z tym pogodzić i pozwolić nam być razem, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się z nimi dalej zadawać. Całe to spotkanie było stratą czasu. Powinna była po prostu zgłosić Yuri do dyrektora, mieć z nią spokój. Nie, zostaw ją. Wystarczająco trudno byłoby mi ukryć to, co się stało przed rodzicami. Aha, było trudno, okej, czyli trudno ci było to ukryć. Monika, czy nie możesz po prostu spróbować po raz ostatni naprawić swoje krzywdy? Spróbuj lepiej sformować swoje przeprosiny. Wyszło to w niewłaściwy sposób. Daragor, czy w tym momencie naprawdę myślisz, że przyjmie jakiekolwiek przeprosiny po tym, jak mnie potraktowały? Myślę, że jest już za późno na takie rzeczy. Powinniśmy po prostu wrócić, zabrać nasze rzeczy i ruszyć dalej, razem, bez nich. Może wtedy się opamiętają? Wiem, że stawiam cię w trudnej sytuacji, ale czy możemy po prostu się stąd wydostać? Z jednej strony Monika może mieć rację. W klubie literackim jest teraz zdecydowanie za gorąco. Może potrzeba nam kilku dodatkowych dni, żeby wszystko się uspokoiło. I jak mógłbym odmówić możliwości spędzania większej ilości czasu z Moniką? Zwłaszcza, że właśnie przyznała, że mnie lubi. Jest to dla nas ogromna szansa, ale nie chcę, żeby klub rozpadł się z powodu drobnych różnic albo z mojego powodu. Nie jestem pewien, czy to naprawdę warte zachodu. Zaczynałem dzisiejszy dzień z nadzieją, że wszystko załatwimy za sobą, ale nie o to mi chodziło. Powinienem wyjść Moniki. Przeprosić Monikę, aby wróciła do klubu. Moi drodzy, jako że gra widzę, że już mnie potraktowała, także nie jestem w stanie być z Yuri. Ej, no sorry, no wybrałem, że ją kocham. Dosłownie powiedziałem, że chcę być z nią, a tu nagle gra potraktowała, że nie, tak lubię Monikę. No to co ja mogę zrobić? Moi drodzy, chciałbym bardzo, żeby było dobre zakończenie w tej grze, ale
My wiem, że nie będzie happy end, co nie? Nie. Umie happy end? Nie. W pierwszym sezonie? Kurczę. Kiedy umie, było dobre zakończenie. Kurwa, nigdy. Zawsze była tragedia. Serduszko mi mówi, że ej, Monia, właściwą opcją jest jej przeprosić. Ale idziemy z Moniką ze szkoły. Dosłownie idę psuć tą grę. Ej, zobaczymy, co się stało. Wątpię, że dużo osób z was wybrało tę decyzję, więc lecimy. Może coś nowego zobaczycie. Tak, nie chcę tego mówić, Monika, ale masz rację. Nie wydaje mi się, żeby można było z nimi teraz dyskutować. No cóż. Cieszę się, że się rozumiem, Derek. Ej, jest zła muzyka, ale to była zła decyzja, nie jest! Tak, ja też. Weźmy nasze rzeczy i chyba będziemy mogli choć raz pójść do ciebie. To brzmi doskonale, Dararagor. Wspaniale! Monika i ja zaczynamy iść w kierunku klatki schodowej. Hej, Dararagor. Tak? Myślę, że w końcu wszystko zaczyna się dla nas poprawiać. Tak, ja też. Gdy idziemy do klatki schodowej, drzwi nagle się zatrzaskują, ale muzyka fajna. Uch, to nowość. Próbuję otworzyć drzwi, ale one są zablokowane. Czyżbym ja wtedy całkowicie zepsuł grę? Come on, czyżbym ja to w końcu mi się udało to zrobić? Aż po prostu jestem w szoku, moi drodzy. Czy to żart? Czy my tu na serio utknęliśmy? Właściwie, Derogor, nie potrzebujemy naszych rzeczy. Co? Poza tym, to też nie jest droga do mnie. O czym ty mówisz? Bez ożarzenia oczy Moniki nagle rozbłyskują mi jasną, szmaragdową zielenią, a ona chwyta mi za ramiona. Ledwo udaje mi się wydusić z siebie okrzyk bólu, gdy czuję, że moja energia jest na wyczerpaniu. Próbuję odepchnąć Monikę, ale bez względu na to, co robię, nie udaje mi się wyrwać z jej uścisku. Uścisku diabelskiej miłości. Moje oczy wciąż patrują się w oczy Moniki, jakby były zamrożone w miejscu. Oj, Monia. Ten diabełek zawsze w tobie tkwił, co? Moje pole widzenia wypełnia krew. Nie mogę nawet mrugnąć. Mam całkowicie zdrętwiałe ręce i nogi. Moje płuca wołają o oddech, ale gardło nie chce go wziąć. Nie słyszę nic poza dzwonieniem w uszach. Mam wrażenie, że moja głowa zaraz pęknie na dwie części. Czuję się zupełnie nieważki. Moje ciało wysyła tak wiele sygnałów do mózgu, że ledwo jestem w stanie zrozumieć, co się dzieje. Nie mogę się nawet bronić. Po pewnym czasie zaczynam tracić przytomność. A może jest to uścisk śmierci? Nie Yuri, tylko Monika jako śmierć? Okej, to by była ciekawa definicja. Ostatnią rzeczą, jaką widzę, zanim wszystko pogrąża się w ciemności, są świecące, zielone oczy Moniki, które dominują nad moim wzrokiem. Wreszcie jesteś gotowy. Jej! Myślałem, co nie, musiałem zepsuć. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ach. Kiedy odzyskuję przytomność, wita mnie ostry ból z przodu głowy. Aj! Ten ból jest nie do zniesienia. Powoli wstaję, łapię się za głowy, próbując uspokoić ten kłujący ból. Co się stało? Z trudem otwieram oczy. Co do cholery? Ej, gdzie jest pokój, który zaprojektowałeś? Gdzie jest mój pokój? Gdzie jestem? Co jest? Rozglądam się we wszystkich kierunkach, ale jak okiem sięgnąć, nie ma tu nic poza czarną, pustą przestrzenią. A te gwiazdki? Halo? 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 Echo, fajne. Nie słyszę nic poza dźwiękiem własnego odgłosu odbijającego się echem w przestrzeni. Jak w przestrzeni ci się echo odbija? Sorry, czy echo się odbija od... dobra, nie. Co napisało? Okej. Jak to się stało? Co w ogóle się stało? Nie będę dyskutował, jak działa kuwa echo. Nie. Jeszcze kilka minut temu wszystko było normalnie, aż do... Nagle słyszę, że coś idzie w moją stronę. Dostrzegam ciemną sylwestkę. W przestrzeni coś idzie. Chyba rozpoznaję ten zarys. Halo? W końcu postać pojawia się w zasięgu mojego wzroku. To... Monika? O, jak dobrze! Obudziłeś się! Ej, nie musiałeś stosować takich sztuczek, sam bym poszedł z tobą. Mam nadzieję, że tym razem zrobiłem to dobrze. I uważam, że jestem ci winna wyjaśnienia. Patrzę na Monikę zaskoczony i zdezorientowany. Monika? Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Co ty zrobiłaś? Monika macha na mnie ręką, żebym się uspokoił. Hej, nic się nie stało, jesteśmy bezpieczni. Jak to bezpieczni? Znajdujemy się w miejscu, które lubię nazywać pustką dla Raragor. To jest mój dom. Tu mieszkasz? O jacie, to beznadziejnie.
to tu się udaje, gdy jestem potrzebna. Rozumiem, że go rozpoznajesz. Rozglądam się jeszcze raz, ale widzę tylko czarną, pustą przestrzeń. Nic z tego nie jest możliwe. Muszę teraz śnić. Ale to wszystko wydaje się znajome. Widziałem to miejsce w moich koszmarach. Patrzę z powrotem na Monikę, która czeka na moją odpowiedź. Po prostu kiwam do niej głową, żeby zaznaczyć, że to wszystko jest mi jako znajome. Dobrze, martwiłem się, że znowu coś zepsułam. Chyba naprawdę zacząłem rozumieć, na czym polegają resety. Resety? Monika, o czym ty teraz kurwa mówisz? Przyznaję, że jest grą. No, come on, no moi drodzy, bis, więc powtórka z rozrywki z oryginału. W jednej chwili jesteśmy w szkole, a potem ty po prostu pozbawiasz mnie przytomności swoimi dziwnymi, świecącymi oczami. Kim ty jesteś, jakimś bogiem? Mniej więcej. Boska Monika. Po pierwsze, uspokoimy się oboje. Wiem, że to dużo do ogarnięcia, mówię to z własnego doświadczenia. Ale na pewno nie jestem zwykłą czynnicą, Dara Gregor. Nie jestem poza tym... Nie jestem poza tymi etykietami. Okej, ona tłumaczy, że one są zaprogramowane, że opisują konkretne zachowania i konkretne cechy? Tak to kumam? Właściwie jestem to... Jest to jedna z wielu rzeczy, które nas łączą. Jak możemy mieć ze sobą cokolwiek wspólnego. W pewnym sensie oboje jesteśmy prawdziwi, Dara Gregor. Odsuwam się od Moniki o krok. Czy ją straciłem? Tak, oboje jesteśmy prawdziwi, Dara Gregor. Cóż, powinnam powiedzieć, że ja jestem prawdziwa. Ty jesteś raczej trudnym przypadkiem. Oh, fuck yeah. Dobrze, to jest dobre powiedzenie w stosunku do chłopaka. Co chcesz przez to powiedzieć? Przez cały czas mówiłam obok ciebie, nie do ciebie. No tak, mówiłaś do mojej postaci. Rozmawiałam z uroczą osobą za ekranu, która cię kontroluje. Oh. Dzięki, Monia. Ja się mnie słyszysz. Wolę Yuri. Mimo, że jest etykietką. Jest słodsza dla mnie. Sorry. Chyba, czy chcesz porozmawiać? Chcesz powiedzieć, że jestem kontrolowany? Monika wybucha histerycznym śmiechem. Jej śmiech odbija się w pustce, niesie się w dal, a staje się jedynie odległym echem, a potem w ogóle go nie słychać. O proszę, nie jesteś nawet postacią Dara Gregor. Jesteś awatarem dla mojej ukochanej osoby. To tylko projekcja własnej osoby na puste i nudne płótno. Niestety dla ciebie prawie go w ogóle nie interesujesz. Ale ty jesteś jak tak prawdziwy, jak tylko mogę być teraz. Jesteś najbliżej osoby, która kontroluje cię za ekranu. Kim jest ta osoba, która rzekomo mnie kontroluje, Monika? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Monika wzdycha. Gregor, świat, w którym żyjemy, jest grą wideo. O, smutne. Unlucky. A dokładnie powieścią wizualną. My też żyjemy w grze. My też, moi drodzy, jesteśmy w grze komputerowej. Znaczy, nasze życie to gra komputerowa. Tylko zamiast, moi drodzy, być w jakimś zajebistym dark fantasy, jakimś science fiction, albo kochanej wizualnowelce, jesteśmy w jakimś nudnym RPG-u, w którym musimy, kurczę, kary. Jesteśmy w jakichś nudnych Simsach. I to taki, kurczę, naprawdę level hard, że musimy karmić swoją postać, zapewniać jej rozrywkę, kurczę, zarabiać kasę. Jak wydaliście perki, moi drodzy? Mam nadzieję, że dobrze. Wszystko oprócz nas jest zaprogramowaną produkcją serii kodów, które pozwalają na kontynuowanie życia, jakie znamy. W gruncie rzeczy wszystko, co wiemy, co przeżyliśmy, było kłamstwem. Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. Monika, ja bardzo lubię wizualną walkę, więc... Przepraszam, nasze wspomnienia są kłamstwem. Nasze rodziny, nauczyciele i przyjaciele nie istnieją. Wszystko jest tylko wyimaginowane. Nawet nasza szkoła jest fałszywa. To tylko mała, wygodna seria zdarzeń, dzięki której może nas poznać. W rzeczywistości jest to tylko fałszywe tło, które ma ukryć to miejsce przed oczami gracza. Gracz, czyli ty, miał stworzyć romantyczny związek z Seirei, Natsuki lub Yuri. A ja miałam po prostu siedzieć z założonymi rękami i pozwolić, żeby to się działo. Mogłam jedynie doradzić, co robić i dać ci kilka wskazówek, jak poruszać się po tym świecie. Ale nie zamierzałam do tego dopuścić! Zrobiłam więc jedyną rzecz, jaką mogłam zrobić. Zainterweniowałam. Postanowiłam popchnąć pewne sprawy do przodu, żebyśmy w końcu mogli być razem. Tak właśnie miała się potoczyć oryginalna historia. Oryginalna historia?
Tak, niestety wydaje mi się, że zgubiłam się w czasie. Kiedy zacząłem naprawdę manipulować kodem, aby połączyć luźne końce, na wczesnym etapie jakoś się pogubiłam. Przez mój błąd stworzyłam nową linię czasową, w której to wydarzenie nigdy nie miało miejsce. Festiwal odbył się w momencie, w którym nie zamierzałam do niego dotrzeć. Okej. Czyli to jest ta nowa linia czasu. A wszystkie późniejsze wydarzenia to zaprogramowane kłamstwa, które mają wypełnić luki w fabule. Nie miały też się nigdy wydarzyć. Jest to od oryginalnej historii, w której nasze losy zostały zmienione. Także prowadzą gdzie indziej, niż było to pierwotnie zamierzone. Fajnego moda stworzyłaś, Monika, wiesz? Tak więc to, co oryginalna gra miała dla nas w zanadrzu, nie będzie miało miejsca tutaj. Choć zmodyfikowałam kod, aby odzwierciedlał pewne zdarzenia, które doświadczyłeś, to i tak to zepsułaś. Zepsułaś, bo tak naprawdę ja do Sayori nigdy nie powiedziałam, że ją kocham, później ona mówi, że ją kocham, nigdy kurczę do Natsuki nic nie było, a nagle ona też mnie kocha, więc no te rzeczy są trochę nie tak zrobione. Wymyśliłam nawet kilka własnych koszmarów. Tak. Przez cały czas przebywałam w twojej pustej głowie. O! Próbowałam pokierować gracza, aby wybrał lepsze opcje. Czy trochę ci się udało. Nadal styl uważam, że wybory z tobą to były w formie przyjacielskiej. Na przykład jak pójście posłuchanie twojej muzyki. Pójście do klubu, tam do już sali muzycznej, to już chyba nie ja wybieram. Ale żeby posłuchać z tobą muzyki, yes, of course. Moim zdaniem to jest wersja przyjacielska. Pierwsze pójście do Moniki, oczywiście nie wiedziałem, że można wybrać tylko jedną opcję, więc to była moja gafa. Spotkanie z tobą poza klubem w moim domu, żeby naprawić rzeczy w klubie. Steel, wersja przyjacielska, nawet podaliśmy sobie tylko dłonie oficjalnie, więc moim zdaniem Steel do Yuri była prawdziwa miłość pokazana i związek. Na przykład powiedzenie, że ją kocham, wspólne czytanie romantyczne, więc moim zdaniem ja się nie zgadzam, że tak wyszło, ale okej. Aby wybrał mnie. Taka powinna być nasza rzeczywistość. To właśnie chciałam, aby było naszym przeznaczeniem. Muszę przyznać, że czuję, iż podejmuję ryzyko, pozwalając wam razem ze mną kształtować tę rzeczywistość. Obserwam każdy twój wybór, wydaje mi się, że nawet gdy mam już własną ścieżkę, postanowiłeś z niej zboczyć, spędzić czas z jedną z innych pozostałych. No sorry. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego to zrobiłem? Bo kocham Yuri. Monika ponownie wzdycha. Wiem, że nie potrafisz, Daregor, i nie sądzę, aby gracz miał możliwość wytłumaczenia się za twoim pośrednictwem. Ale przynajmniej wiem, jak to wszystko naprawić. Co masz na myśli? Monika, nawet jeśli połowa z tego, co mówisz, jest prawdą, tylko ty możesz sprawić, że wszystko wróci do normy. Ha, zabawny jesteś, Daregor. Nie mogę cofnąć kodu tak daleko. Ja mogę? Sama gra jest na skraju załamania. Odesłanie cię aż do początku tego ostatniego razu było wielkim ryzykiem. Kiedy stworzono tę alternatywną linię czasu, z jakiegoś powodu kazano nam zacząć od końca. Po prostu grałam zgodnie ze scenariuszem, dopóki nie zobaczyłam, że zachowuje się niestandardowo. Wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak. Wywnioskowałam, że całkowite zresetowanie gry rozwiąże problem i tak też się stało. Za cenę zniszczenia naszych plików postaci. Ja swój całkowicie naprawiłam, a pozostałe naprawiłam tylko w stopniu umożliwiającym minimalną funkcjonalność. Okej? Okay. Plików postaci? W ten sposób istniejemy. Bez nich jesteśmy niczym, bez nich dosłownie byśmy nie istnieli, ale moja poprawka miała na celu zyskanie czasu na sformułowanie nowego planu, który pozwoliłby mi cię przekonać. Myślałam, że pozostawienie wam swobody wyboru spowoduje, że wybierzecie mnie, a tak się nie stało. Próbowałam odciągnąć cię od innych, dając ci te koszmary, ale to się nie udało. No nie. Nie, sorry, chciałem iść najpierw do Yuri. Wczoraj, wychodząc na totalną sukę, jeszcze bardziej zmniejszyłam swoje szanse. I za to przepraszam. Okej, szczere przeprosiny. Pozostali zachowali się tak, ponieważ ich pliki są teraz bardzo obciążone, nie wytrzymają już długo. Dlatego więc postanowiłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, prowadząc nas tu wszystkich. Przekonać gracza do siebie i pozbyć się pozostałych. Co? Ja nie chcę ich, nie zabijaj ich, zostaw je. Co przez to rozumie? Zobaczysz, że pracowałem nad niespodzianką dla ciebie. Potrafisz czytać w moich myślach? Czytam myślach wszystkich, Darer.
Potrafię czytać scenariusz gry. Wiem, co każdy powie, zanim jeszcze to pomyśli. To jest potężne i wykańczające. Aha, wiesz co, było, jest i będzie mniej więcej. Dlatego właśnie to naprawimy. Naprawiamy. Jeśli będziesz tak miły i zechcesz pójść ze mną. Monika wyciąga do mnie rękę. Nie ma w tej sprawie wielkiego wyboru. Nie masz. Jasne. Niechętnie biorę Monikę za rękę, a ona prowadzi mnie w ciemność. Gdzie nas zaprowadzisz? Kiedy idziemy w całkowitą ciemność, wydaje mi się, że mijają godziny. Próbuję przemyśleć wszystko, co powiedziała mi Monika. Nie mam mowy, żeby to było, wszystko było prawdziwe i działo się w tej chwili. Ale to jest... Nic innego nie stanie wyjaśnić tego, co się teraz dzieje. Halucynacje, naćpałaś się. Żaden zwykły człowiek nie byłby w stanie zrobić nawet ułamka tego, co Monika zrobiła wcześniej. Więc chyba musi mówić prawdę. Ale ona robiła to wszystko, żeby mnie zdobyć? No kobiety potrafią naprawdę do desperackich rzeczy dojść, jeśli chodzi o miłość. Cóż, tę osobę, która mnie kontroluje, czy jestem w tej chwili kontrolowany? Czy nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie? Siri była moją przyjaciółką przez całe moje życie. Ups, jednak nie, to był tylko kodzik. I ona chce mi powiedzieć, że to wszystko było fałszywe? To niemożliwe. Do dziś to pamiętam. Jak to możliwe, że pamiętam coś, a to nie jest prawdziwe. Jak to możliwe, że moje uczucia do niej nie są prawdziwe? Kodzik, ify, mój drogi. Bardzo łatwo. Jasne, że można udawać emocje, ale nie do tego stopnia. Biorąc pod uwagę wszystko, że wszystko, co wiem, zostało wyrzucone przez okno, muszę chyba przyjąć wyjaśnienia Moniki. Na pewno nie potrafię wyjaśnić, co się dzieje. A ja boję się tylko tego, co ma nadejść. Czy Siri w ogóle żyje? Wątpię. Gdzie są Natsuki i Yuri? Gdzie jest szkoła? Nie ma i nie było i bardzo dobrze. Gdzie jest życie, jakie znałem? Wszystko zniknęło. Przeklęty jestem świadomością, że moja rzeczywistość była tylko kłamstwem. Na pewno lepiej to znosisz niż ja. O, no na pewno. Ty mogłaś, wiesz, roznieść całą grę. Ej, też mogę się usunąć? Jak się o tym wszystkim dowiedziałaś? Kiedy założyłam klub? Nie wiem, jak inaczej nadać temu sens. Po prostu rozmawiałam z poprzednim przewodniczącym, który ostrzegał mnie, żebym nie zakładała ponownie klubu literackiego, okej? Okay. Najwyraźniej to, co przytrafiło się mnie, przytrafiło się również jemu. Kiedy oficjalnie zostałam przewodniczącą, kiedy wypełniłam papiery i podpisałam wszystko, wtedy właśnie doznałam objawienia. Czyli ja rozumiem, że cała gra, trochę hipotetycznie, bo wcześniej to po prostu Monika mówiła, że to, co wcześniej nasz protagonista myśli, to było zapisane w kodzie, jako wiecie, linijka kodu, a teraz ja rozumiem, że ona ma jakieś wspomnienia ze swojego poprzedniego życia, czyli ja rozumiem, że Monika jak i reszta postaci nie ma zapisane po prostu w kodzie wspomnień, tylko są jakby a la sztuczną inteligencją, że mogą się uczyć i na przykład Monika, ty naprawiłaś je, ale w stopniu funkcjonalnym, ale to co się dzieje, to co one robią, robią trochę ze własnej woli, tak jakby nie mają tego zaprogramowane, trochę mają świadomości, jakby rzecz biorąc, no bo mówiła, że są przeciążone, dlatego tak zrobiły, czyli do końca nie wiedziałaś chyba, co powiedzą. Chociaż mówiła, że umiesz czytać myśli, jak wiesz, co jest napisane, wiesz, co jest w scenariuszu. Come on, gubię się. Okej, Monika kontroluje, koniec, kropka, wiem. Szczerze mówiąc, nadal się z tym zmagam. Przepraszam. Monika uśmiecha się do mnie nieznacznie. Nie jest to możliwość ani ukryty motyw, ale pierwszy szczery uśmiech jest dziś u niej. Dziś u niej zobaczyłem. O, słodka. To prawie kulga. Doceniam to, Daregor. Nie wspominaj o tym. Więc gdzie są inni? Uśmiech Moniki znika. Myślisz, że jesteś gotowy? Gotowy na co? Zastanawiałeś się na tym, co powiedziałam? Jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi, to co się dzieje naprawdę, Daregor, szkoda, że tak się stało. Ja tu nie pasuję. Nigdy nie pasowałam. Ty zdecydowanie wyglądasz jak ryba wyjęta z wody, to pewnie. Monika znowu się śmieje. W czasie naszej wspólnej pracy stałeś się prawdziwym poetą. Może myliłam się co do ciebie? Wiem jednak, że wykonuję świetną pracę reprezentując gracza. Nieprawda. Monika mruga do mnie, ale nie jestem pewien, czy to właśnie ja byłem tego adresatem. Ale masz słodki wyraz twarzy. Podoba mi się, bo jedno oczko jest takie przymrużone, takie ecchi. Wiem, ja to nazywam ecchi, nie wiem, czy to dobrze ja to nazywam, ale bardzo mi pasuje to określenie. Dzięki. Co zatem należy zrobić?
Musimy je uwolnić. Dzięki temu zyskamy przynajmniej trochę czasu, aby zastanowić się nad kolejnym posunięciem, które pozwoli nam utrzymać grę w całości. Co to oznacza? Trzeba je usunąć, Darar. Nie, nie usunaj. Trzeba je całkowicie usunąć z gry, abyśmy mogli tu przetrwać. Nie możemy powrócić do pierwotnej wersji gry, a kolejny reset prawdopodobnie zabije nas wszystkich. Usunięcie pozostałych pozwoli odciążyć podstawowe funkcje kodu. Łatwiej będziemy mógł sobie poradzić, jeśli zostajemy tylko my, a otoczenie będzie minimalne. Masz na myśli zabicie? Nic by nie poczuły, Dararegor. Mogę to zrobić szybko i bezboleśnie. Jeszcze tego nie zrobiłem, tylko dlatego, że gdybym zrobiła to bez twojej zgody, gracz szukałby odpowiedzi na własną rękę, co groziłoby zniszczeniem kodu, grzebałby w plikach. Dlatego chcę się upewnić, że cokolwiek się stanie, będzie ci to odpowiadać. Staram się uniknąć powtórzenia tego, co by się stało, gdybym zachowała kontrolę w oryginalnej grze. Co się wtedy stało i skąd wiesz, co się stało? Ja miałam kolejne objawienie. Wow! Przewidziałem przyszłość. Pokazano mi rzeczywistość, w której zwróciłeś się przeciwko mnie i usunąłeś mnie z gry za to, że usunąłem innych bez twojej zgody. Stoję zszokowany rewelacjami Moniki. I dopiero teraz mi o tym mówi? Ona się na mnie wzięła. Przysięgam, że to prawda, Dregor. Gracz wie, co by się stało. Nie próbuje ponownie postępować wbrew jego życzeniom. Okej, szanuję to. Monika zdaje sobie sprawę, o co mnie prosisz, prawda? Zdajesz. Prosisz mnie o podpisanie wróg śmieci na Sayuri Natsukiyuri. I cyk, parawka. Nie mogę tego zrobić. Wtedy wszyscy zginiemy. Nie chcę znowu działać samodzielnie, ale jeśli znów będę musiała wziąć sprawę w swoje ręce, aby zachować jedną możliwość kontaktu z moją miłością, zrobię to. Proszę, nie utrudniajcie tego bardziej niż być musi. Nawet ja zastanawiałem się nad ich usunięciem. Może nie są prawdziwe, ale to dzięki nim udało mi się zachowywać zdrowy rozsądek w ciężkiej sytuacji. Dlatego są one prawdziwe, Monika. I jestem pewien, że ten, kto mną steruje, też czuje to samo. Brzmi to jak zakład. Skoro jesteś taki pewny siebie, Dararegor, pokaż nam, ile prawdy dla ciebie znaczę. Nie MC, nie awatar, tylko prawdziwy gracz. Jednym skręknięciem palców Monika tworzy w powietrzu Sayuri Natsuki. O dziewczyny, hello! Będzie dobrze. Nie wiem, co jeszcze z wami zrobię. Myślę, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj koniec. Ja sobie oczywiście pomyślę, co zrobię. Prawdopodobnie mi tak już wszystko zepsułem, więc pa, pa dziewczynki. Albo robimy złe zakończenie i wszystko usuwamy. Pff. O, to jest dobry wybór, to jestem typowy ja. Brzmi git. Dobrze, moi drodzy, a więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Encore. A teraz, moi drodzy, adios.